Bronki to bardzo uprzemysłowiona miejscowość. Dwa największe zakłady, można powiedzieć, w Wielkopolsce, zatrudniające ponad już dzisiaj 6,5 tysiąca pracowników. No to powoduje duży ruch przez samo miasto i stąd taka infrastruktura jest niezbędna. Ten zakres jest spowodowany tym, że ukształtowanie terenu Wronek, Wronki poza tym, że są uprzemysłowione, to są jeszcze bardzo pięknie zlokalizowane, także, ale to też powoduje pewne trudności, gdzie trzeba wykonać dwa obiekty mostowe, jeden przez rzekę Wartę, most i wiadukt przez linię kolejową. No i tu mamy te pewne perturbacje, bo tych inwestycji nam się dosyć sporo nałożyło. Teraz jest budowana obwodnica, ale jest też przebudowywana główna linia kolejowa Poznań-Szczecin i to też powoduje, że no każde takie zamknięcie, każde utrudnienie no jest odbierane, ale ze zrozumieniem na szczęście przez mieszkańców i pracowników, którzy tutaj przyjeżdżają. Znaczy, jeśli chodzi o obwodnicę, to termin realizacji mamy zapewnienia, że jest niezagrożony i zakończenie najpóźniej nastąpi w maju 2022 roku. Co do prac przy przebudowie linii kolejowych, no to przyznaję, nie chciałbym się wypowiadać, bo to są już naprawdę bardzo, bardzo takie specyficzne warunki. Uczciwie, że trochę przez te wszystkie inwestycje jesteśmy sparaliżowani. I, no i to też powoduje duże zamieszanie, tak, no i dlatego no, to jest ten główny news, ale no, tak jak wspomniałem, no, jest to duże zrozumienie mieszkańców i tych, którzy przybywają do Wronek, czy do pracy, czy turystycznie. Ta obwodnica będzie się składała z mostu przez rzekę Wartę, z wiaduktu przez linię kolejową, tam trzy ronda. No i później też skrzyżowania, tak, z drogami gminnymi i drogami powiatowymi. No pomimo tego, że jesteśmy bardzo dobrze zarządzaną gminą, to na taką inwestycję na pewno nie byłoby nas stać i tutaj wielkie ukłony w stosunku do marszałka województwa wielkopolskiego, ale też i wojewody, który wydawał wszelkie możliwe pozwolenia.